Obchodząc dzisiaj, 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego, przede wszystkim oddajemy hołd naszym przodkom, bohaterom Bitwy Warszawskiej z połowy sierpnia 1920 roku. Wtedy, niecałe 2 lata po odzyskaniu przez naszą ojczyznę niepodległości, po 123 latach zaborów, niewoli, nasza niepodległość została ponownie śmiertelnie zagrożona. Tuż u, można powiedzieć, wrót Warszawy stanęła potężna bolszewicka Armia Czerwona, największa wówczas armia świata. Cały naród zadrżał w lęku o naszą suwerenność, ale i cały naród, każdy jak mógł, przystąpił do obrony wolności. Świeże państwo, które miało niecałe 2 lata, a łatwo sobie wyobrazić, ile trzeba było włożyć wysiłku, żeby zbudować struktury państwa, żeby to państwo scalić po prawie 1,5-wiekowej niewoli i rozerwania na 3 organizmy państwowe. Ale właśnie ten naród, polski naród, w chwili zagrożenia potrafił wystawić wielką armię do obrony niepodległości. Prawie 1 000 000 żołnierzy. Proszę państwa, 27-milionowy naród polski wtedy był w stanie mieć tyle wojska. I to wojsko wspierane przez cały naród. Tak jak powiedziałem, każdy wspierał to dzieło jak mógł. Modlitwą, dostarczaniem ochotników, ale przede wszystkim gorącym sercem. Właśnie nasi przodkowie wtedy obronili niepodległość i zahamowali marsz Rosji Sowieckiej i ideologii bolszewickiej na zachód. Nie bez powodu Bitwa Warszawska nazywana jest cudem nad Wisłą, bo proporcje sił były mocno nierówne, a jak powiedziałem już przed chwilą, państwo polskie dopiero organizowało się do niepodległego bytu.